Ta konferencja generalnie dotyczy kwestii uzależnień w kontekście funkcjonowania samorządu terytorialnego, jednostek samorządu terytorialnego. Ponad rok temu zostały podjęte decyzje, które doprowadziły do tego, że rozdrobnione programy związane z uzależnieniami, osobno funkcjonujący program alkoholowy, osobno funkcjonujący narkotykowy i nigdzie nieobecne jeszcze w życiu samorządu programy związane z przeciwdziałaniem problemom uzależnień behawioralnych, one zostały zintegrowane w jeden program. Władze samorządowe, gminy i województwa zostały zobowiązane do utworzenia wspólnych strategii. My od początku byliśmy jakby zwolennikiem tego typu rozwiązań, ale też mieliśmy świadomość tego, że jest to zadanie bardzo trudne dla samorządów, dlatego bardzo szybko przygotowaliśmy zestaw różnego rodzaju dokumentów, jak również rekomendacji dla samorządów, jak w tym krótkim okresie, bo samorządy miały niecałe 3 miesiące tak naprawdę na wprowadzenie tego typu rozwiązań, jak wspomóc samorządy. Tak, żeby właśnie na miejsce tych takich sektorowych czy silosowych rozwiązań, żeby wprowadzić rozwiązania zintegrowane, takie holistycznie podchodzące do problemu. Ta konferencja jest próbą z jednej strony spojrzenia na to, jak w tej chwili, co my na ten temat wiemy, jeśli chodzi o uzależnienia w kontekście zdrowia publicznego, a jednocześnie chcemy też również w ten sposób jakby trochę i podziękować, i uszanować, i docenić rolę samorządu, który bardzo sprawnie zaopiekował się tym tematem i bardzo sprawnie realizować właśnie te już takie zintegrowane, interdyscyplinarne podejście do problematyki. Zazwyczaj brakuje środków. Kilka lat temu w Grudziądzu na przykład zlikwidowano Izbę Wytrzeźwień. W tym temacie wiemy, że w Grudziądzu są problemy. Jak pan dyrektor widzi przyszłość, jak rozwiązać to? Znaczy, to jest kwestia decyzji samorządowych. Z tego co wiem, ta Izba Wytrzeźwień w Grudziądzu została zastąpiona inną formą opieki nad osobami, które są nietrzeźwe, które mogą być przyczyną kłopotów zdrowotnych samych dla siebie, jak również niepokoju dla społeczności lokalnej. Ale myślę, że to właśnie o to chodzi, że środki finansowe, one są dostępne, dlatego że mamy w tej chwili dosyć potężne pieniądze w dysponowaniu władz samorządowych związane z tak zwanym korkowym, czyli z pozwoleń na handel hurtowy czy detaliczny alkoholem. Mamy pieniądze z tak zwanej opłaty cukrowek, z małpek, więc te pieniądze są. Kwestia jest tylko teraz, żeby właśnie w strategiach lokalnych, miejskich, gminnych tak rozłożyć akcenty i znajdować takie formy działania, które będą odpowiadały na realne potrzeby lokalnej społeczności, a nie tylko realizowały jakieś takie ogólnie poprawne, ale czasami nie mające zastosowania w danej społeczności rozwiązania. I ta konferencja właśnie temu służy. Tak byśmy chcieli, żeby temu służyć, wymiana takich informacji, takich doświadczeń, spojrzenia też na to, jak wygląda całościowy problem, nie skupiania się tak naprawdę na uzależnieniu tylko, bo uzależnienie jest najbardziej dramatycznym, takim przyciągającym uwagę fragmentem całej problematyki związanej z uzależnieniami. Bo tu mówimy właśnie dlatego o kontekście zdrowia publicznego, dlatego też mówimy, że dzięki wdrożeniu takich systemowych rozwiązań możemy dążyć do tego, żeby wszyscy byliśmy zdrowsi i bezpieczniejsi.